dobry, witam serdecznie. Nazywam się Paulina Stężowska i jestem Customer Success Specialist w Idron. Przeprowadzę dzisiaj dla Państwa webinar na temat prywatności w przeglądarkach internetowych. Porozmawiamy sobie trochę na temat tego, jak, od czego to się wszystko zaczęło, jaka jest obecna sytuacja i jak kreuje się przyszłość odnośnie tego tematu. Dobrze, moje takie pierwsze szybkie pytanie, czy mnie dobrze słychać, czy mnie dobrze widać? Jakby mogli mi Państwo dać znać na czacie, będę wdzięczna. Okej. Super, widzę, że słychać, widać. Dobrze, no to taka jeszcze krótka informacja na sam początek. Jeśli pojawią się jakieś pytania w trakcie prezentacji, proszę zadawać je na czacie. Pod koniec prezentacji postaram się odpowiedzieć na nie wszystkie. Temat, który właśnie dzisiaj będziemy omawiać, był też opisywany już pokrótce na naszym blogu, także zachęcam również do zaglądania tam. Pod koniec podeślę także linka, więc będzie można sobie, oprócz tego, że omówimy na temat na naszej prezentacji, to będzie można sobie jeszcze uzupełnić te informacje poprzez artykuły. No dobrze, myślę, że możemy już zaczynać. Udostępnię teraz prezentację. Okej. Dobra, powinni Państwo teraz widzieć moją prezentację. Dobrze, tak jak mówiłam, dzisiejsza tematyka to prywatność w przeglądarkach i takie krótkie wprowadzenie. No to właśnie od połowy lat 90. pliki cookies, czyli tak zwane ciasteczka, były używane głównie do śledzenia aktywności użytkowników na stronach internetowych. Marketerzy mogli oczywiście wykorzystywać te zgromadzone informacje do ulepszania strategii marketingowych, no i oczywiście zwiększania sprzedaży. Ciasteczka nie mogły jednak długo pozostać w ukryciu i w krótkim czasie zwróciły na siebie uwagę, także właśnie też instytucji prawodawczych. No i oczywiście od dłuższego czasu działania związane z ciasteczkami podlegają wielu regulacjom. Obecnie ciasteczka wciąż są domyślnym rozwiązaniem w przypadku personalizacji behawioralnej, ale przeglądarki nakładają na ciasteczka coraz to większe restrykcje, więc trzeba się do tego przygotować. No i porozmawiajmy, co dalej. Dobrze, mam tutaj krótką agendę, żeby przedstawić po kolei omawiane tematy. Zaczniemy od historii prywatności odnośnie działań w sieci. Jakie jest obecne podejście do prywatności? Jak kształtuje się przyszłość? Jak ta era post-cookies wpłynie na firmy internetowe? I na koniec jeszcze opowiem o tym, jak Idron przygotowuje się na nadchodzące zmiany. No dobrze, zaczniemy od krótkiej historii prywatności w przeglądarkach. Czyli właśnie tak krótko, żeby wyjaśnić, przeglądarka jest to aplikacja do pobierania, prezentowania i przesyłania informacji w internecie. I takimi prekursorami współczesnych przeglądarek, one zaczęły się pojawiać już od połowy do końca lat 80. No i one przybierały postaci takich stron z hiperłączami. No i pod koniec już lat 80., na początku lat 90. Utworzono pierwszy serwer oraz pierwszą przeglądarkę internetową, która została opracowana przez Tima Berners-Lee, który jest uznawany za ojca sieci www, czyli ojca internetu.
No i oczywiście wkrótce potem pojawiło się wiele innych przeglądarek, które przyczyniły się do rozwoju, rozkwitu internetu w latach 90. Oczywiście obecnie najczęściej używanymi przeglądarkami internetowymi na świecie są Chrome, Safari, Firefox czy na przykład Opera. Jeśli chodzi o ciasteczka, to na sam początek chciałam wyjaśnić pokrótce, czym są te ciasteczka. No, są to niewielkie ilości danych zbierane, rozprzechowywane przez przeglądarkę internetową w momencie, gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową. Mamy wiele rodzajów ciasteczek stosowanych w internecie. No i one są wykorzystywane po logowaniu do utrzymywania sesji. Mogą też przechowywać inne tymczasowe dane, czy na przykład historię odwiedzanych poprzednio podstron. Umożliwia to tworzenie spersonalizowanych serwisów, prostych sąd i liczników. Możemy tutaj też zapamiętywać koszyki, jeśli chodzi o e-commerce, a także możemy tworzyć statystyki użyteczności witryny oraz badać preferencje użytkowników. Jeśli chodzi o historię, to wraz z pojawieniem się przeglądarek oraz możliwością dokonywania zakupów online, pliki cookie szybko stały się tutaj praktycznym rozwiązaniem oraz wspomaganiem. W 1994 roku zostały one zaimplementowane na wersji beta przeglądarki Mosaic Netspace, a w 1995 roku już w przeglądarce Microsoft Internet Explorer. Wtedy pliki cookie były domyślnie zaakceptowane przez przeglądarki, więc użytkownicy nie byli powiadamiani o ich obecności i właśnie opinia publiczna po raz pierwszy dowiedziała się o tych plikach cookie w 1996 roku po opublikowaniu przez Financial Times artykułu na ich temat. W tym roku właśnie pliki cookie wzbudziły duże zainteresowanie, właśnie zwłaszcza ze względów na potencjalne konsekwencje dla prywatności. Od tego czasu, gdy internet stał się bardziej dostępny i znaczna część naszego życia przeniosła się do przestrzeni online, pojęcie plików cookie stało się znane prawie każdemu, kto ma większą niż podstawową wiedzę na temat, jak działa internet. O przydatności plików cookie na pewno świadczy ich liczba i różnorodność, które pojawiały się na przestrzeni lat. Te, które nas teraz interesują najbardziej, to są first party i third party cookies i są to zasadniczo te same pliki z technicznego punktu widzenia. Zbierają one te same rodzaje informacji, a różnią się jedynie tym, kto ich używa i w jakim celu. Jeśli chodzi o first party cookies, są one umieszczane w przeglądarce bezpośrednio przez odwiedzaną witrynę, a jeśli chodzi o third party cookies, są używane przez strony inne niż ta, którą odwiedzamy w danym momencie. Ich nazwa nie pochodzi od strony, którą odwiedzamy, ale od stron partnerskich. No i pozwala to przede wszystkim na udoskonalanie usług marketingowych. Możemy tutaj dzięki nim wyświetlać banery reklamowe, inne materiały promocyjne, które są oparte na historii przeglądania w różnych witrynach.
Tutaj nazwa wskazuje oczywiście na śledzenie, czyli tak jak tutaj mamy właśnie tracking cookies. No i właśnie poprzez to śledzenie możemy zbierać informacje, które umożliwiają szereg usług, poprawiają jakość obsługi, zapewniają dodatkowe możliwości dla sprzedawców internetowych, retargeting, wyświetlanie reklam, wszystko to, co tworzy wyjątkowe, spersonalizowane doświadczenia online. Ale właśnie ten aspekt śledzenia przez pliki cookies no jest na pewno tutaj bardzo ważny i stał się oczywiście problematyczny. No i przejdziemy teraz do omówienia, jakie jest aktualne podejście do prywatności. Oczywiście ta debata, która zaczęła się na temat plików cookie w latach 90. trwa do dziś. No i pojawienie się mediów społecznościowych oraz wielkiego przemysłu reklamowego w ciągu ostatnich dekad wciąż podsyca tę dyskusję i stało się jasne, że trzeba będzie coś z tym zrobić. Ostatecznie rząd musiał wkroczyć i uregulować ten internetowy dziki zachód. Unia Europejska zaczęła regulować prywatność danych osobowych już w 1995 roku, wydając dyrektywę o ochronie danych, która później właśnie dała podstawę pod obecnie obowiązujące RODO. W kilku krajach obowiązuje obecnie także pewien rodzaj przepisów dotyczących ochrony danych, w których generalnie wymagane jest wyrażanie przez użytkownika wyraźnej zgody na gromadzenie jakichkolwiek danych osobowych, wyjaśniając tutaj także sposób oraz sposób ich wykorzystania, ich przetwarzanie, do jakich celów. Wymagane jest również, aby użytkownicy mieli możliwość zarządzania swoimi preferencjami oraz żeby mieli też do nich wgląd. W przypadku witryn internetowych i aplikacji oznacza to bardzo jasne, w sensie mamy tutaj jasno wytłumaczone korzystanie z plików cookies oraz oczywiście naturalnie umożliwienie użytkownikom ich blokowania. No dobrze, ta idea samoregulacji doprowadziła do swego rodzaju wojen cookie między gigantami technologicznymi. Każda z firm ma na pewno jakiś interes w przyszłości plików cookie, no i te interesy nie zawsze są zbieżne. Przyjrzymy się tutaj naszym czterem gigantom. Jako pierwszy jest Amazon i on wciąż jest zainteresowany używaniem zarówno first party i third party cookies. Zależy mu właśnie na personalizacji reklam oraz wyświetlaniu spersonalizowanej reklamy. Jeśli chodzi o Google, korzystają oni właśnie z first party cookie, a wtedy, kiedy użytkownik korzysta z któregoś z ich produktów, czyli na przykład możemy wyświetlać reklamy, gdy korzystamy z YouTube'a, czy wyszukujemy czegoś w ich przeglądarce, ale z drugiej strony mamy tutaj też third party cookie, które są używane przez platformę Google AdSense, która umożliwia oczywiście reklamodawcom wyświetlanie reklam w innych witrynach. Oznacza to, że dla Google także ciasteczka są ważne, no i może tutaj on, ta firma stracić bardzo dużo pieniędzy, ale mają pewien pomysł, jak to rozwiązać. O tym jeszcze będę opowiadać za chwilę. Kolejna firma to Facebook. Ich model biznesowy polega na zbieraniu danych użytkowników wewnątrz platformy, ale także poza nią. No i oczywiście wykorzystują te dane
do wysoce efektywnej machiny reklamowej. Oni także są zainteresowani utrzymaniem plików cookie tak jak obecnie działają, ale nawet przy zablokowaniu third party cookie oni mogą jeszcze skorzystać na tym, że będą jeszcze dostępne first party cookie, bo tutaj chodzi o pixel Facebooka, czyli nawet jeśli zablokujemy third party cookie, jeśli jakiś użytkownik odwiedzi stronę, gdzie właśnie mamy pixel Facebooka. Facebook oczywiście nie będzie mógł zbierać danych osobowych, może zbierać anonimowe dane, które później po zalogowaniu się na Facebooku staną się właśnie tym first party cookie. Podstępny ruch, ale wciąż zgodny z prawem. Kolejny gigant to Apple i tutaj, jeśli chodzi o Apple, no to oni nie mają nic do stracenia, jeśli chodzi właśnie o zmiany odnośnie plików cookie. Oni nie zajmują się reklamą, a bardziej zainteresowani są sprzedażą własnych produktów. Przez to postanowili stać na straży prywatności w sieci, na straży ochrony danych osobowych. Ich przeglądarka Safari jest właśnie liderem pod względem ograniczenia stosowania plików cookie i innych metod śledzenia. Mimo różnych stanowisk, które właśnie te firmy prezentują, pewne jest to, że era ciasteczek niestety będzie dobiegać końca. Mogą na to wskazywać też ostatnie zmiany, które były dokonywane w przeglądarkach. No właśnie możemy tutaj spojrzeć, co giganci internetowi zrobili w ostatnich latach, aby właśnie zwiększać ochronę prywatności użytkowników. Na co tutaj warto zwrócić uwagę? To właśnie to, jakie postanowienie podjął Google, że taka decyzja, że wprowadzi duże zmiany odnośnie blokowania third party cookie już w przyszłym roku. Ta informacja jest bardzo istotna, ponieważ jak tutaj widzimy, Google, a właściwie Chrome, dominuje na rynku przeglądarek na całym świecie. Jak możemy zobaczyć, w Polsce jest to oczywiście najczęściej wybierana przeglądarka. Tak samo w Europie jest ona najbardziej popularna. Jeśli chodzi o obecne postanowienia odnośnie ciasteczek, można sprawdzić wszystkie zmiany i wszystkie wprowadzane nowe informacje na temat ich, na temat postanowień na stronie cookiestatus.com. I tutaj możemy właśnie zobaczyć, że jeśli chodzi o te third party cookies, na przykład na Safari jest już ograniczony, Firefox też wprowadził pewne restrykcje dla największych firm. No i jeśli chodzi o Chrome, aktualnie nie mamy restrykcji, ale zaznaczone jest, że to się zmieni właśnie już w przyszłym roku. Jeśli chodzi jeszcze o Safari, no to tutaj z automatu mamy wyłączoną opcję cross-trackingu, czyli właśnie korzystania z tych third-party cookies, czyli użytkownik z automatu nie będzie śledzony przez te ciasteczka. No i tutaj ma możliwość dobrowolnego włączenia tej opcji, no ale tutaj to działanie już jest świadome i dobrowolnie użytkownik sam podejmuje tą decyzję, klikając, zezwalając na to śledzenie. Oczywiście istnieją również inne metody śledzenia niż cookie. Mamy na przykład link decoration czy vendor decoration, które mogą polegać na tym, że dodajemy pewne elementy do linku, które pokazują właśnie ścieżkę, którą przebyliśmy, które pomagają nam też w śledzeniu akcji. No i mamy też na przykład browser fingerprinting, czyli tak zwany przeglądarkowy, taki jakby przeglądarkowy odcisk palca.
Jest to metodologia, w której ustawienia przeglądarki oraz urządzenia użytkownika są wykorzystywane do tworzenia cyfrowego, takiego właśnie cyfrowego odcisku palca. Poszczególne elementy tego odcisku palca, takie jak na przykład nazwa przeglądarki, wersja, strefa czasowa, takie elementy na pewno nie są w stanie rozpoznać użytkownika, ale im więcej takich elementów zostanie dodanych, tym bardziej prawdopodobne jest, że użytkownik może zostać jednoznacznie zidentyfikowany właśnie poprzez taką kombinację ustawień wyszukiwarki. No jest to jedna właśnie z metod śledzenia, ale nie jest ona zawsze postrzegana jako coś negatywnego. Taka metoda może być wykorzystywana na przykład do wyszukiwania potencjalnych oszustw. No i ona może być właśnie wykorzystywana przez banki lub na przykład serwisy randkowe. No dobrze, no a jak się właśnie kształtuje przyszłość? Bo tak jak wspomniałam, te zmiany już się do nas zbliżają wielkimi krokami. Oczywiste jest, że właśnie strategie oparte na plikach cookie wkrótce będą mogły przenieść się do muzeum internetu, a to wkrótce właśnie, tak jak wspomniałam, no nastąpi już niebawem, czyli właśnie w przyszłym roku. Firmy technologiczne starają się oferować własne rozwiązania, aby zapewnić równowagę między właśnie prywatnością a skuteczną reklamą online. No i tutaj przyjrzymy się kilku możliwościom, czyli jakie są oferowane alternatywy. Mamy na przykład Federated Learning of Cohorts blog. Jest to propozycja Google i rozwiązanie to oferuje grupowanie przeglądarek użytkowników w kohorty, które mają te same zainteresowania i zachowania, czyli takich grup ze wspólnymi zainteresowaniami. Założymy, że na przykład mamy sklep internetowy, który sprzedaje rowery i sprzęt rowerowy. No i oczywiście chcemy tutaj reklamować nasze produkty w sieci. A dzięki właśnie Flog platforma reklamowa mogłaby wyświetlać takie reklamy tej kohorcie, czyli właśnie tej grupie, którą obejmującą osoby o podobnych zachowaniach i zainteresowaniach, czyli właśnie tych, którzy interesują się rowerami. No i takie informacje możemy pozyskać w ten sposób, że na przykład ci użytkownicy wyszukiwali na przykład rowerów albo jakiegoś sprzętu rowerowego w Google, albo na przykład oglądali filmy związane z tematyką rowerową na YouTube. I te dane nigdy nie są udostępniane platformie reklamowej, więc wszystko jest obliczane w przeglądarce użytkownika. No i ta przeglądarka sama przypisuje sobie identyfikator tej kohorty, czyli właśnie tej grupy, która utrzymuje się później właśnie w naszej przeglądarce przez 7 dni. Następnie ponowne obliczenie następuje i możemy oczywiście być przypisane, nasza przeglądarka może być przypisana do innej kohorty w zależności od zachowań. Kolejna alternatywa jest to Parakeet, jest to propozycja Microsoftu. No i tutaj chodzi o to, że zaangażujemy serwery proxy, które stałyby między użytkownikiem a firmą reklamową, anonimizując dane po obu stronach. Na przykład, gdy reklamodawca przesyła żądanie reklamy do tego właśnie Parakeet, anonimizuje content dostarczony przez reklamodawcę. No i podobnie system anonimizuje wszystkie dane zebrane przez przeglądarki użytkowników. No i oczywiście nie udostępnia tych danych żadnym stronom trzecim. Mamy jeszcze Source Web Addressability Network, w skrócie SWAN.
Czyli tutaj jest to propozycja stworzona przez międzynarodową grupę firm. Tutaj, gdy użytkownik po raz pierwszy wejdzie na jakąkolwiek stronę internetową z tej sieci, pojawi mu się tutaj wyskakujące okienko, na przykład pop-up z unikalnym kodem identyfikacyjnym wygenerowanym dla tego konkretnego użytkownika. I tutaj pojawi się zapytanie, czy użytkownik zgadza się na otrzymywanie spersonalizowanych reklam. Użytkownik musi odpowiedzieć tylko raz i obejmuje to już w tym momencie wszystkie strony internetowe, które są właśnie w tej społeczności. No i oczywiście klient, użytkownik może tutaj cofnąć tą decyzję w każdym momencie. Dobrze. Tutaj chciałam pokazać, jaka była reakcja rynku po tym, jak Google ujawnił kilka informacji o ich nowym projekcie. Mamy tutaj wykres dla firmy Criteo i jest to firma retargetingowa, która współpracuje ze sprzedawcami internetowymi w celu wyświetlania reklam online konsumentom, którzy wcześniej odwiedzali witrynę reklamodawcy. Czyli ogólnie działają tak jak Google Ads. No i o czym po tym, jak Google zaprezentował nowy projekt o nazwie Privacy Sandbox, w którym wspomnieli, że chcą w ciągu 2 lat zaprzestać obsługi plików third-party cookie w Chrome. No i właśnie takie mieliśmy reakcje. No i oczywiście tutaj Chrome jako lider na rynku przeglądarek, taka decyzja o zaprzestaniu usługi będzie miała na pewno ogromny wpływ na sposób właśnie prowadzenia tych kampanii oraz pomiaru tych kampanii reklamowych. Google przeprowadził także eksperyment nazwany Effect of Disabling Third-Party Cookies on Publisher Revenue, czyli po polsku chodziło o to, żeby zbadać wpływ wyłączenia third-party cookies na przychód wydawcy reklamy. Wyłączono tutaj dostępność do spersonalizowanych danych dla niewielkiej ilości losowo wybranych użytkowników i następnie firma Google zauważyła, że średnie przychody wydawcy reklam spadły o 52% w tej badanej grupie. To jest na pewno znaczna kwota, bez wątpienia jest to duża liczba, więc nic dziwnego, że ten temat tych zmian, które nadchodzą, wzbudza wiele kontrowersji, no i wzbudza też w nas taką niepewność. No dobrze, to teraz przejdziemy właśnie do tematu ery post-cookies i właśnie jaki będzie ona miała wpływ na firmy internetowe. Gdyby ktoś właśnie zapytał, jak to będzie wyglądało, no to aktualnie odpowiedź jest dość prosta, jeszcze tego nie wiemy na 100%. Ale na pewno bez plików cookie, na pewno takim, na tym, na co warto, co warto zrobić, to dobrym sposobem jest poleganie na sobie w zakresie gromadzenia danych o klientach. Jest wiele badań, które wskazują na to, że ludzie nie mają nic przeciwko zbieraniu danych na ich temat przez firmę. Może być to nawet mile widziane, jeśli później te dane są używane w celu rzeczywistej poprawy wrażeń użytkowników. Problem polega na tym, że dane te są zbierane w sposób nieprzejrzysty, a czasem natrętny. No i następnie mogą być wykorzystywane na przykład do manipulowania opiniami, wyświetlania niechcianych reklam lub co gorsza trafiają w ręce osób niepożądanych. No i jeśli właśnie chodzi o tą erę post-cookie, no to tutaj możemy, przewidujemy, że właśnie będziemy, że na pewno
będziemy chcieli przejść od personalizacji behawioralnej do personalizacji opartej na wyszukiwaniach. Jeśli chodzi o zero party data, są to takie informacje, które klient chętnie udostępnia wybranej firmie, czyli są to te dane, które możemy zebrać, przeprowadzając na przykład jakąś ankietę z klientami, jakąś loterię, jakiś quiz, które wymaga właśnie wypełnienia formularza, gdzie właśnie możemy zadać różne pytania, nawet zapytać o zainteresowania lub na przykład poprosić też o zapis do newslettera. Jest to sytuacja korzystna dla obu stron, czyli użytkownicy dokładnie wiedzą, jakie i ile tych informacji udostępniają, a firma tutaj odzyskuje oczywiście przydatne informacje o swoich klientach. Te dane są bezpieczne, przejrzyste i oferują znacznie lepszą personalizację niż właśnie pliki cookie lub jakakolwiek właśnie inna alternatywa. I jakie są propozycje, co można zrobić, żeby właśnie te dane jeszcze zbierać inaczej niż właśnie poprzez cookie czy inne formy śledzenia? No na pewno korzystanie z komunikacji on-site, czyli to, co mówiłam, zbieranie danych wszędzie, gdzie można. Możemy tutaj wykorzystać do tego banery, jakieś formularze, zapytać klienta o kategorie, które go interesują. Tutaj klient, możemy tutaj wyświetlić klientowi też jakiś krótki formularz w zamian za, w sensie zaoferujemy tutaj klientowi na przykład jakąś zniżkę, czyli tak jak w zapisie do newslettera, czyli za to, że on się podzieli z nami jakąś swoją informacją, a my mu też coś zaoferujemy. Możemy tutaj także nawet wykorzystać bloga, żeby zbierać informacje o naszych klientach. Innym rozwiązaniem, a raczej drugim rozwiązaniem jest też zaimplementowanie inteligentnej wyszukiwarki, czyli nie musimy pytać klientów, czego oni oczekują, tylko oni wpisując w przeglądarkę sami nam powiedzą. Historie wyszukiwania są taką wielką kopalnią danych i na pewno staną się kluczowe do zrozumienia klientów. Mogą nam dostarczać właśnie spersonalizowanych treści i na pewno jest to dobre rozwiązanie, które powinno być zastosowane już w najbliższej przyszłości. Faktem jest, że użytkownicy tutaj właśnie sami mówią, to powiedzą nam, czego szukają, jakie są właśnie, co ich interesuje, czyli wystarczy, że my im na to pozwolimy. Wspomoże to właśnie dokładniejszą personalizację oraz przygotowanie właśnie dokładniej spersonalizowanej oferty. AI dzięki temu będzie uczyć się zachowania użytkowników w oparciu właśnie o ich język i w ten sposób nie zbieramy żadnych danych osobowych o klientach, po prostu lepiej ich rozumiemy poprzez to, jakie informacje nam dają, poprzez to, jakich produktów wyszukują. Czyli właśnie na podstawie ich wyszukiwań. No dobrze, i jeśli chodzi o e-dron, no to my tutaj oczywiście nie pozostajemy bierni i w obecnej sytuacji sami szukamy rozwiązań. No już od dawna zastanawiamy się nad alternatywami. Jak się przygotowujemy, więc jeśli chodzi o używanie plików cookie, e-dron
podjął już środki, aby nie polegać na nich w jakimś dużym stopniu. Przykładowo, aby uniknąć konieczności rejestrowania wszystkich działań klientów za pomocą właśnie plików cookie, zaczęliśmy zapisywać te aktywności użytkowników w ich przeglądarkach w local storage. Oznacza to, że Idron może utrzymywać indywidualne sesje na urządzeniu każdego użytkownika, a następnie wysyłać te dane do interfejsu API Idron, gdy jest to potrzebne. Ale nam nie chodzi tylko o ciasteczka, staramy się patrzeć oczywiście szerzej. No i Idron tworzy zupełnie nowy segment możliwości gromadzenia danych. Będzie to pozwalało zarówno zwiększać zaangażowanie użytkowników, jak i właśnie tworzyć unikalne doświadczenia zakupowe, czyli właśnie coś, czego klienci oczekują. Projekt AVA, czyli właśnie nasz pomysł na czyli nasza reakcja na to właśnie, co się będzie działo w przyszłości. AVA jest to skrót od Autonomous Voice Assistant, czyli automatyczny asystent głosowy. Jest to najnowsza z długiej gamy innowacji, która umieściła Idron wśród najbardziej zaufanych marek w sprzedaży e-commerce oraz w e-commerce oraz w wsparciu marketingowym. AVA jest to inteligentny asystent zakupowy, który uczy się prowadzić naturalną konwersację w taki sposób, jak robi to człowiek. Tutaj wsadem do silnika AVA są opisy produktów oraz konwersacje między klientami a pracownikami biura obsługi klienta. Czyli mamy tutaj rozwiązanie, które pozwala pozyskiwać informacje na temat naszych klientów oraz ich preferencji, ich zainteresowań, ale w bardziej taki oczywisty, przejrzysty, bezpośredni sposób. Jest to bardziej właśnie przejrzyste niż zdobywanie informacji za pomocą ciasteczek. Stworzyliśmy tutaj dedykowany zespół naukowców i inżynierów skupiony na przesuwaniu granic możliwości wyszukiwania głosowego dzięki przetwarzaniu języka naturalnego. No i pytanie, dlaczego wkładamy tyle wysiłku właśnie w asystenta głosowego? Ponieważ uważamy, że jest to na pewno krok do wzrostu w handlu elektronicznym, że jest to właśnie bardzo istotny aspekt. No i tutaj chciałam też zaprezentować, że liczby mówią same za siebie. 20% zapytań mobilnych jest obecnie wykonywanych za pomocą wyszukiwania głosowego, nawet przy obecnych ograniczeniach. Czyli nawet jeśli to wyszukiwanie jeszcze nie jest idealne, to właśnie oczywiście po prostu i tak jest wykorzystywane. 72% osób korzystających z wyszukiwarek głosowych twierdzi, że wpisały się one w ich życie codzienne, czyli stały się czymś takim normalnym, czymś właśnie wygodnym na pewno. 52% osób, które wyszukują głosowo, jest zainteresowanych otrzymywaniem informacji o okazjach, wyprzedażach, promocjach od różnych marek, czyli to, co nas interesuje, czyli właśnie poprzez wyszukiwanie głosowe, klienci chcą otrzymywać jakąś spersonalizowaną ofertę, najbardziej zoptymalizowaną pod ich oczekiwania. 70% wyszukiwań w asystencie Google wykorzystuje język naturalny, czyli korzystamy właśnie tutaj
swobodnego, chcemy szukiwać sposób naturalny, czyli wykorzystywać właśnie taki język, no taki, który właśnie, którym posługujemy się w życiu codziennym. Wyszukiwanie za pomocą głosu jest 3,7 razy szybsze niż pisanie. Wiadomo, że niektórzy mają bardzo rozwinięte umiejętności, jeśli chodzi o szybkie pisanie, ale mimo wszystko wyszukiwanie głosem jest dużo szybsze. I do 2022 roku wyszukiwanie głosowe dla potrzeb zakupowych zmieni się w branży o wartości 40 miliardów dolarów. No dobrze, jeśli chodzi o świat online, świat internetu, no to tutaj cały czas szukamy równowagi między personalizacją a prywatnością. Wierzymy, że rozmowy właśnie takie są, czyli są osobiste i prywatne. Dzięki inteligentnemu asystentowi głosowemu możemy właśnie prowadzić takie rozmowy jeden na jeden z każdym klientem, tak jak robiłby to sprzedawca w sklepie stacjonarnym. Ale właśnie dzięki AI, czyli mamy tutaj właśnie tego inteligentnego asystenta, możemy to robić jeszcze jednocześnie z wieloma klientami naraz, co też pomaga właśnie nam doskonalić systemowi poprzez każdą taką nową interakcję. No i wydaje się to być dość oczywistym rozwiązaniem, tak jak oczywiste jest to, że w sklepie stacjonarnym najlepsze rekomendacje oraz w ogóle pomoc w zakupach może nam dać sprzedawca, ekspedient właśnie w tym sklepie. No a tutaj w świecie online taką pomocą będzie właśnie internetowy asystent. Pozwoli to na pewno wygenerować wartość, zdobyć wartościowe dane o klientach sklepu. Na pewno też poprawia to wrażenia zakupowe i też, na czym nam zależy, zoptymalizuje działania marketingowe. Awa na pewno odniesie sukces tam, gdzie zawodzą obecne metody, czyli właśnie jeśli już za niedługo nie będzie tych ciasteczek, no to trzeba szukać innych rozwiązań, więc jeśli są Państwo zainteresowani, no to zachęcamy do przyłączenia się i budowania właśnie tej Awy razem z nami. Podsumowując, tak krótko chciałam podsumować, że firmy, które są przygotowane na poważne zmiany, które już niedługo nas czekają, na pewno te przygotowane płynnie przejdą od plików cookie do personalizacji opartej właśnie na przykład na historii wyszukiwania. Ci, którzy są nieświadomi lub jeszcze nie są przygotowani na nową rzeczywistość, która nas już właśnie za niedługo czeka, mogą właśnie napotkać poważne zakłócenia w sposobie działania oraz te relacje, które mają z obecnymi klientami, no, mogą już nie być podtrzymywane. Myślę, że to jest właśnie dobry czas, aby właśnie każda firma zaczęła dostosowywać się do tego, co przyniesie właśnie era post-cookies i żeby właśnie zastanowiła się, jakie inne rozwiązania może wprowadzić. Jeśli chodzi właśnie o iDrone oraz nasz projekt AWA, do partnerstwa, które tworzymy właśnie na wczesnym etapie rozwoju AWY, będą właśnie pierwszymi, które skorzystają później właśnie w kolejnym przełomie w handlu elektronicznym. Jeśli chcą Państwo być właśnie w takiej czołówce e-commerce i skorzystać właśnie z tych możliwości, które będzie dawać AWA, no to zachęcamy do kontaktu. Możemy właśnie... mogą Państwo właśnie także na tym zyskać.
No dobra, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że przybliżyłam Państwu tematykę prywatności w sieci, ciasteczek oraz nadchodzących zmian. Wiadomo, że te właśnie zmiany, które się zbliżają, są czymś, co będzie miało diametralne znaczenie i wpływ na pewno na naszą obecną, znaną nam rzeczywistość internetową. Ale to wcale nie oznacza, że musi być gorzej. Przede wszystkim trzeba właśnie szukać takiego balansu, takiego zbalansowanego rozwiązania. Czyli tutaj ważne jest to, żeby znaleźć rozwiązanie, które będzie troszczyć się właśnie i o tą prywatność, ale też wspomagać personalizację. No bo tutaj wtedy i my będziemy na tym korzystać jako właśnie ci, którzy chcą dostarczać treści klientom, no i właśnie klienci będą się też czuć i bezpiecznie, i też będą otrzymywać interesujący content. No więc przyszłość na pewno będzie inna niż tak, jak to wygląda teraz, ale przez to będzie też na pewno bardziej interesująca. Okej, okay. Zachęcam oczywiście do kontaktu. Tak jak wspomniałam, jeśli ktoś jest zainteresowany tym tematem lub w ogóle jest zainteresowany współpracą lub właśnie w ogóle naszą firmą, zachęcamy do kontaktu na hello@idron.me. Można także skontaktować się telefonicznie, także odpowiemy tam także na wszelkie pytania. No i teraz, jeśli pojawiły się jakieś pytania na czacie, to przejdę z powrotem do panelu i sprawdzimy. Zastopuję szerowanie i już patrzymy. Okej, już sprawdzam czat i Q&A. Dobra, na razie widzę, że chyba nie mamy tu żadnego pytania. Ja tak jak jeszcze na samym początku wspomniałam, żeby być też na bieżąco z takimi nowinkami na temat czy to właśnie ciasteczek, czy w ogóle nadchodzących zmian, zachęcamy właśnie do czytania naszego bloga. Już tutaj podsyłam link na czacie. Okej. No i oczywiście też zachęcamy do kontaktu z nami. O nie, myślałam, że jest jakieś pytanie, ale nie ma. No dobrze, jak nie ma w tej chwili żadnych pytań, to jeśli by się pojawiły jakieś kolejne, to też podaję, znaczy nie kolejne, tylko później, jeśli nie teraz, to w późniejszym czasie podaję też właśnie naszego maila, także można także tam napisać. Ja bardzo dziękuję za wysłuchanie i zachęcam także do udziału w naszych kolejnych webinarach. Mamy bardzo różną tematykę i na pewno będziemy informować, kiedy pojawi się możliwość rejestracji na kolejny webinar. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia następnym razem.